zmiany w statucie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Żadna uchwała nie została podjęta. Wyższe podatki. Mają wrażenie, jakbyśmy oglądali Monty Pythona. Spółdzielcze Mikołajki. Impreza rusza 8 grudnia. Nowy pakiet w telewizji kablowej. Planujemy uzupełnić te kanały. Święto Niepodległości w Lubartowie. Nowe rondo. Za i przeciw. Mgły przyczyną wypadków. Magdalena Mamek, witam Państwa w kolejnych informacjach. Czujemy się oszukani. To fragment listu otwartego, jaki wystosowali członkowie zespołu eksperckiego, który pracował nad zmianami w statucie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Zarząd związku wbrew ustaleniom nie podjął uchwały, którą zapowiadał na ostatniej sesji wiceburmistrz Radosław Szumiec. We wtorek radny Jacek Tomasiak złożył projekt uchwały poparty przez ponad 1000 mieszkańców z zadaniem dokonania pilnych zmian w statucie związku. Oprócz projektu uchwały członkowie zespołu eksperckiego wystosowali list otwarty do radnych z gminy Lubartów, w którym czytamy. Nasza gmina, a dokładnie radni Rady Miasta Lubartów 25 października 2012 roku głosowali uchwałę wprowadzającą zmiany do statutu Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej. Jako radni, którzy żywo interesują się sprawami związanymi ze wspomnianą już polityką śmieciową, nie godziliśmy się, by przyjmować na sesji dokument, który posiada wady. Wystąpiliśmy z wnioskiem o konsultacje społeczne. Odbyło się jedno spotkanie, na którym wyłoniony został zespół składający się m.in. z przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot. Zespół miał przeanalizować wnioski zgłoszone podczas konsultacji i zająć stanowisko w sprawie zaproponowanych zmian do projektu statutu. Podczas naszych spotkań z przedstawicielami zarządu związku padły obietnice, że statut zostanie zmieniony, że odpowiednie uchwały zostaną przyjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 8 listopada 2012 roku. Ufając przedstawicielom związku, nie blokowaliśmy uchwały zmieniającej statut. Uwierzyliśmy naszym, wydawało się, wiarygodnym partnerom i na sesji 25 października nie zgłaszaliśmy poprawek do statutu. Niestety, władze związku nie dotrzymały słowa. Zarząd nie wywiązał się z obietnicy złożonej 25 października 2012 roku, a określonej w stanowisku, które także Państwu przesyłamy. Podkreślamy, że stanowisko zostało odczytane 25 października na sesji przez wiceburmistrza Radosława Szumca, członka zarządu związku. Nie mogliśmy przypuszczać, że deklaracja złożona publicznie nie zostanie dotrzymana. Szanowni koledzy i koleżanki, czujemy się oszukani, wierząc w szczere intencje zarządu związku, postanowiliśmy wywiązać się z umowy. Niestety dzisiaj wiemy, że to był błąd. Pod listem podpisali się Jacek Bednarski, Jacek Tomasiak oraz Józefa Kisiel. Stanowisko oraz deklarację, o której piszą w swoim liście członkowie zespołu, prezentowaliśmy na naszej antenie 2 tygodnie temu. Zespół przyjął następujące stanowiska. I po pierwsze, ze względów proceduralnych zespół nie kwestionuje konieczności przyjęcia uchwały przez Radę Miasta Lubartów w sprawie zmian w statucie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w treści zgodnej z przedstawionym projektem. Pod warunkiem przedstawienia przez zarząd projektu uchwały zmieniającej statut z opinią pozytywną oraz wnioskiem o dokonanie zmian w statucie walnemu zgromadzeniu. Po drugie, projekt uchwały wraz z pozytywną opinią zostanie zatwierdzony przez zarząd związku nie później niż do 8 listopada 2012 roku, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym na spotkaniach. Zespół pracował. Na tym zespole również wypracowaliśmy wiele poprawek do tego projektu statutu, który jest dzisiaj zgłoszony. Jednak formalnie tych poprawek w dniu dzisiejszym nie zgłaszamy, bo tak jak przed chwilą pan wiceburmistrz Szumiec wskazał, że jesteśmy umówieni na określone terminy, dlatego formalnie zgłaszać ich nie będziemy. O wypowiedź w tej sprawie poprosiliśmy Radosława Szumca. Nie zgodził się wystąpić przed kamerą, jednak przysłał nam odpowiedź na zadane pytania w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dlaczego zarząd związku nie podjął uchwały, o której mowa w stanowisku, jakie odczytał pan na sesji? Zarząd jednogłośnie zaakceptował propozycję zmian w statucie przedstawione przez zespół, jednakże nie mógł podjąć stosownej uchwały z uwagi na fakt, że gmina Lubartów tego statutu nie przyjęła. Statut jest przyjęty, jeśli wszystkie gminy podejmą jednobrzmiące uchwały w tej sprawie. Nie można więc zmieniać czegoś, co nie istnieje. Licząc jednak, że gmina Lubartów może przyjąć nowy statut, zarząd zaakceptował poprawki zespołu i postanowił przedstawić Zgromadzeniu Związku projekt uchwały w momencie zaistnienia takiej możliwości, czyli po uchwaleniu zmian przez gminę Lubartów.
Po co zatem było stanowisko? Powyższy opis sytuacji jest również odpowiedzią na pytanie numer 2. Co się stanie ze zmianami w statucie, jeżeli gmina Lubartów nie przegłosuje uchwały o zmianie statutu? Jeśli gmina Lubartów nie podejmie uchwały o zmianach w statucie, związek nie będzie zajmował się organizacją systemu gospodarki odpadami. Jak będzie wyglądała gospodarka odpadami? Jeśli gmina Lubartów nie podejmie uchwały o zmianach w statucie, system gospodarki odpadami będzie organizowany przez każdą z gmin z osobna. Oprócz listu otwartego 13 listopada radny Jacek Tomasiak złożył w Urzędzie Miasta projekt uchwały poparty przez 1248 obywateli, który zakłada nowelizację statutu Związku Komunalnego. Uchwała o zmianie statutu Związku ceduje na rzecz Związku własne kompetencje gmin uczestników, czyli wszystkich gmin należących do Związku. Nie można zatem dopuścić, by wiązał nas dokument ułomny. Prawo miejscowe, które stanowimy, powinno odpowiadać najwyższym standardom, dlatego niezbędne jest dokonanie zmian w statucie. Dodać należy, że wszystkie poprawki zostały zaakceptowane przez członków zespołu. Czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. Dlaczego złożył Pan projekt uchwały? Ponieważ nasi partnerzy, a dokładnie władze Związku Międzygminnego, Zarząd Związku Międzygminnego, potraktował troszkę nas w sposób niegrzeczny i to najdelikatniejsze słowo, jakie można użyć, bowiem na sesji Rady Miasta przewodniczący związku, wiceburmistrz Szumiec obiecuje, że 8 listopada związek podejmie uchwałę, jeżeli chodzi o zmiany w statucie. Zabiega się o to, żebyśmy podczas tej sesji nie zgłaszali poprawek. Jest czytelna obietnica, przeczytane wręcz stanowisko przez wiceburmistrza, że te poprawki zostaną wprowadzone z automatu, podczas kiedy okazuje się, że na finale czekamy na telefon ze związku w czwartek, w piątek, w poniedziałek wykonuje telefon do związku. Okazuje się, że poprawka, że żadna uchwała nie została podjęta, że coś tam jest zapisane w protokole. No ale to jest sytuacja taka, jakbyśmy porównali to do żony, z którą ktoś zawiera małżeństwo. No i ta żona mówi do niego, że owszem, różnie było przed ślubem, ale już po ślubie będzie zupełnie inaczej i ten dokument, czyli akt małżeństwa, jest dowodem na to, że będzie zupełnie inaczej. Później toczy się małżeństwo, a żona nadal zdradza tego męża, chodzi gdzieś na boki, a mąż uznaje, że jest oszukiwany, że ona złamała pewien dokument. No i mąż, jakie ma wyjście? Mąż dokonuje rozwodu, a tutaj związek międzygminny postąpił tak samo jak właśnie ta żona, która po pierwsze wcześniej różnie się zachowywała, natomiast w chwili, kiedy wypracowano wspólne stanowiska, kiedy podpisano dokument, okazuje się, że z umowy tej, którą zawarliśmy, są nici, więc no, w każdym związku dochodzi do rozwodu i tak samo w tym przypadku no, nie można zamykać oczy na to wszystko, co się dzieje wokół Lubartowa, bo różnego rodzaju obietnice padają, różnego rodzaju zobowiązania z osób, którym powierzyliśmy mandaty, również są przekazywane, a potem się okazuje, że robi się konsultacje społeczne. Na tych konsultacjach społecznych, zresztą konsultacje społeczne, o które wnioskowaliśmy, burmistrz się na nie godzi, spotyka się z nami. Debatujemy przez kilka godzin, później spotykamy się kilkukrotnie w związku międzygminnym, ustalamy coś. Ostatecznie zawieramy kompromis, bo proszę zwrócić uwagę, że myśmy żadnych poprawek na sesji Rady Miasta nie zgłaszali. Nie było darcia szat, nie było atmosfery napiętej. Wręcz przystaliśmy po prostu na tą propozycję i uznaliśmy, że jeżeli ktoś składa pewne zobowiązanie, to po prostu dotrzymuje tego zobowiązania i w chwili, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że jest inaczej, nie mogliśmy w to uwierzyć. Ja złożyłem projekt uchwały we wtorek już do Urzędu Miasta, jeżeli chodzi o zmiany w statucie. Natomiast w chwili, kiedy rozmawiałem z moimi partnerami, ci, którzy byli ze strony tej społecznej, z tej strony, która uważała, że to jest bubel śmieciowy, a nie zmiany w statucie, kiedy rozmawiałem z panią Kisiel czy radnym Bednarskim, oni również przecierali oczy ze zdziwienia, bo nie mogli uwierzyć, że stało się zupełnie inaczej niż to, co było ustalone na tych spotkaniach, więc
Niestety, no, ta władza i ta władza i te osoby, które zasiadają i we lubartowskich władzach i w Związku Międzygminnym straciła już mandat. Ja nie uwierzę w żadne słowo, które ci ludzie powiedzą, w żadne zapewnienia, bowiem jeżeli okazuje się, że publicznie odczytywana jest deklaracja, a potem z tej deklaracji okazuje się, że nie jest zachowane, nic się nie dzieje, po prostu nie są realizowane punkty, pod którymi w końcu podpisaliśmy się wszyscy, to o czym to świadczy? O czym to świadczy? Jak można uznać za wiarygodne jakiekolwiek zapewnienia w dniu dzisiejszym od tych ludzi, którzy zajmują takie, a nie inne funkcje? No jest naprawdę, ja przyznam się szczerze, że zastanawiam się, czy kiedykolwiek ktoś aż tak mocno został wystrychnięty na dudka, jak wystrychnięto nas. Udało się to tym ludziom, udało się zrobić to, co chcieli. Przeforsowali statut, który jest w obecnym kształcie. Obiecali pewne rzeczy nam, jako osobom, które zostały wybrane i pracowały w zespole i poświęcały swój czas na to, żeby pomóc poprawić ten dokument. Postąpiono tak, a nie inaczej. Wydaje mi się, że i mieszkańcy Lubartowa słyszeli, co chcieliśmy wprowadzić do tego statutu. I mieszkańcy ościennych gmin też podejrzewam, bo poprzez internet pewnie się o tym dowiedzieli i oni ocenią, czy tak powinni się zachowywać dorośli ludzie, którzy zawierają pewne zobowiązania, ludzie, którzy do czegoś zostali powołani i ludzie, którzy swoim słowem wygłoszonym publicznie o czymś świadczą. Niech to mieszkańcy sobie oceniają w swój sposób. Ja to oceniłem tak, a nie inaczej. Czuję się po prostu najgorzej, jak można się czuć w takiej sytuacji, ale mieliśmy rozwiązanie, bowiem złożyliśmy projekt uchwały. Projekt uchwały, który został poparty przez ponad 1250 mieszkańców. Zbieraliśmy te podpisy 4 tygodnie temu. Informowaliśmy wszystkie osoby, które wówczas zbierały te podpisy, które przekazywały potem informacje, że dokument złożymy w odpowiednim czasie i ten dokument właśnie złożyliśmy. Nie ma innego. Widać, że w Lubartowie jest sytuacja następująca, że nie można z tą władzą rozmawiać inaczej niż poprzez fakty dokonane. Myślałem, że można inaczej. Okazuje się, że nie. Dokument został poparty przez ponad 1000 mieszkańców. Tak, został poparty przez ponad 1000 mieszkańców i to jest bardzo ważna rzecz, bo pokazuje to, to władzy powinno dać do zrozumienia pewne rzeczy, że w zespole pracowały osoby, które reprezentowały prawie 12 tysięcy mieszkańców, bo to i wspólnoty, i spółdzielnie mieszkaniowe, i Jacek Bednarski, który reprezentował też domki jednorodzinne, również tutaj działał w tym zespole. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że podpisy zbieraliśmy raptem przez tydzień, może dwa tygodnie. Zebraliśmy ponad 1200 podpisów, a mogliśmy zbierać dalej, ale już nie kontynuowaliśmy tego. Złożyliśmy ten projekt. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, bo te relacje do nas spływały od wszystkich osób, które zbierały podpisy, że ludzie wiedzą już, że za chwilę wchodzi podatek śmieciowy. Ludzie wiedzą już, że będzie system zagospodarowania tych odpadów wprowadzony, ale ludzie też sobie zdają sprawę, że rozwiązaniem do tego jest, żeby nie płacili wysokich podatków, dopilnowanie wszelkiej dokumentacji, czy statutu, czy specyfikacji do przetargu później, czy uchwały, którą radni mają głosować, jeżeli chodzi o wysokość podatku, tak dopilnować, żeby kwota, która zostanie zaproponowana do rozliczenia, była jak najbardziej racjonalna i oparta o realne koszty. I my dążyliśmy do tego, żeby właśnie w oparciu o te realne koszty rozliczyć mieszkańców Lubartowa. Jak będzie, zobaczymy. W każdym razie, no, jeżeli tak postępuje Związek Międzygminny, który za chwilę przejmie od nas, od Rady Miasta pałeczkę i będzie odpowiadał za kształtowanie tych kosztów, rozliczanie tych kosztów, analizowanie tych kosztów, przedstawianie odpowiednich uchwał, zobaczymy. No. Dzisiaj się władze związku nie popisały. A jakie poprawki zostały zaproponowane w tym dokumencie?
te wszystkie poprawki, o których mówiliśmy wcześniej, czyli tak naprawdę zmuszenie związku do tego, żeby wybierał zawsze instalację, która będzie instalacją najtańszą, jeżeli chodzi o odbiór odpadów tych zmieszanych, bowiem różnie to może być. Ja przypomnę, że miasto dostało fundusze na instalację, która będzie budowana w Rokitnie. To 40 milionów złotych, a obiekt jest budowany dla 120 tysięcy mieszkańców. Na tą chwilę w związku międzygminnym jest nieco ponad 40 tysięcy mieszkańców, więc jeżeli damy prawo związkowi, żeby on narzucił nam konkretną instalację i będziemy zmuszeni do włożenia do instalacji w Rokitnie, różnie to może być ze śmieciami, różne to mogą być stawki i różne kwoty możemy zapłacić, to po pierwsze, bowiem fabryka dla 120 tysięcy mieszkańców, jeżeli będzie odbiór od 40, to sami się nad tym zastanówmy, dlatego też wprowadziliśmy poprawkę, która zmusiłaby wprowadziliśmy. Mieliśmy obiecane, że związek podejmie uchwały, której to uchwały związek nie podjął, a zapis brzmiał w ten sposób, że zawsze jest wybierana przez związek instalacja najtańsza, a zwracam uwagę, że w Lublinie będzie druga. To jedna z tych poprawek. Druga poprawka, którą wnieśliśmy, to taka, żeby odbywały się za każdym razem konsultacje, żeby mieszkańcy wiedzieli o tym, co się wokół uchwał związanych z wywozem nieczystości stałych dzieje, żeby to nie było gdzieś podejmowane pod biurkiem i ostatecznie za 5.12, żeby mieszkańcy o tym się dowiadywali, tak jak dzisiaj się dowiadujemy o cenach wody, cenach ścieków, czy cenach energii cieplnej już w chwili, kiedy wszystkie decyzje zapadły, a ostatecznie trzeba albo klepnąć jedną, czy drugą uchwałę. Oraz w tych poprawkach chcieliśmy zapisać, że te śmieci są odbierane indywidualnie od każdego mieszkańca w Lubartowie, jest rozliczany indywidualnie też każdy mieszkaniec w Lubartowie, a również rozszerzyliśmy możliwość analizy, w oparciu o którą będzie ustalany ten podatek śmieciowy, bo uważamy, że gospodarstwo domowe, tutaj z zarządcami rozmawialiśmy i doprecyzowanie gospodarstwa domowe, małe, duże, średnie, zamieszkujące przez jedną, dwie, czy trzy osoby, czy pięć osób, czy też większą ilość, byłoby to najrozsądniejsze, bo byłoby to najuczciwsze policzenie tego, za co każdy z nas powinien zapłacić, ten, kto produkuje śmieci, czyli tyle, ile śmieci, najkrócej mówiąc, wyprodukuje, za tyle zapłaci. Zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie, bo na związku między gminy na tych spotkaniach też nam obiecywano, że to są słuszne postulaty, że to jest racjonalne myślenie, że propozycje, które złożyliśmy, są propozycjami dobrymi. No zobaczymy, bo ta najważniejsza obietnica, czyli że indywidualnie będą rozliczani mieszkańcy i że jeszcze ostatecznie podjęto decyzję, w jaki sposób do naliczenia opłat zostanie uwzględniony, została potwierdzona, więc poczekamy teraz na dokumenty i sprawdzimy, czy po raz kolejny ktoś nas wystrychnie na dudkę, czy też dotrzyma tego słowa. W ostatni czwartek radni z gminy Lubartów głosowali nad zmianami w statucie związku. Uchwała została przegłosowana. Decyzja gminnych rajców spowoduje, że o tym, jak, gdzie i ile zapłacimy za śmieci, zdecyduje związek międzygminny. Gmina Lubartów zagroziła, że jeżeli statut związku nie zostanie zmieniony zgodnie z ustaleniami, to opuści Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. Podczas ostatniej sesji radni zdecydowali, że w przyszłym roku zapłacimy wyższe podatki. Uchwała wywołała żywą dyskusję. Podczas obrad mogliśmy usłyszeć, że podnoszenie podatków nie jest podnoszeniem podatków oraz że wzrost o wysokość inflacji to zabieg nie drenujący kieszeni obywateli. Zanim radni opowiadający się za podwyżką podnieśli rękę, by poprzeć uchwałę, doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy radnym Jerzym Zwolińskim a przewodniczącym Janem Ścisłem. Generalnie powiem w ten sposób, że ja niestety nie mogę podnieść ręki za tymi podatkami ze względu na to, że to z ust opozycji, przepraszam, koalicji rządzącej, kiedyś opozycji, słyszałem wielokrotnie, jacy to jesteśmy ciemiężący naszych mieszkańców, podnosząc w nieskończoność te podatki. I widzę, że ci, którzy dzisiaj rządzą, no nie zmienili jak gdyby tendencji. Oczywiście już tutaj widzę, że pan przewodniczący Ścisłow jest zadowolony z tej mojej wypowiedzi, bo oczywiście przytoczy swoje wypowiedzi z roku ostatniego, kiedy uchwalaliśmy podatki, kiedy rzeczywiście zgodzili się na te podatki, bo były rzeczywiście, te wzrosty były niewielkie. Ja mówię, panie Ścisłow, o całej historii 12 lat. Ale nie mogę się nie odnieść do słów pana burmistrza Zwolińskiego, który moją osobę równa z panem Kardaszem, z panią Jubleską,
i z ich pomysłami, które tutaj padały. Więc jeszcze raz mówię, nie w ostatnim roku, bo panie burmistrzu, nawet jak ja siedziałem tam, gdzie pan teraz, nawet jak byłem, o tam siedziałem, koło Maciewicza, dobrze, że go pan też nie wywołał tutaj, to my zawsze popieraliśmy te uchwały okołobudżetowe, o ile wzrosty były o wskaźnik inflacji. Wywołany radny złożył wyjątkowo ciekawą definicję podwyżek podatków. Z wypowiedzi Andrzeja Kardasza można wywnioskować, że podatki drożejąc w rzeczywistości nie są podnoszone. W mojej ocenie to nie jest tak, że podatki idą w górę, no bo trzeba być tutaj wyjątkowo złośliwym, żeby mówić, że te podatki idą w górę, bo te podatki jedynie, bo te podatki zostają na tym samym poziomie, co były. One jedynie zmieniają się o wskaźnik inflacji. I tutaj praktycznie wszystkie stawki podatkowe, z których jest największy dochód dla budżetu, zostają na tym samym poziomie powiększone o wskaźnik inflacji. My nie podnosząc podatków o wskaźnik inflacji, byśmy po prostu zmniejszali te podatki fizycznie. Inaczej mówiąc, my tych podatków nie podnosimy, tylko zostawiamy na tym samym poziomie. Na tym samym poziomie, bo wskaźnik inflacji jest w granicach 4%, także tutaj podatki w najbardziej istotnych dla miasta stawkach i dla mieszkańców idą mniej więcej o takie wartości w górę. I także ja uważam, że te proponowane na rok 2013 stawki, mimo tego, że jest ten wzrost o wskaźnik inflacji, są na tyle niewielkie, że ja podniosę przynajmniej osobiście rękę za. Dziękuję bardzo. Definicja stworzona dla potrzeb obrad przez radnego Kardasza nie da się pogodzić z teorią, jaką głosił kilka lat wcześniej. Będąc radnym poprzedniej kadencji, 30 października 2007 roku grzmiał z mównicy. Co do określenia stawek podatku, nie tylko ja, ale cały klub PiS, jak i w tamtym roku, tak i w tym podchodzimy do tego negatywnie. Dla nas to są działania fiskalne i wiemy, że jest to największy udział w budżecie miasta, te podatki lokalne. Między innymi jeden z większych udziałów. Przepraszam, ale to nie jest tak, że droga do zwiększania dochodów to jest tylko poprzez zwiększanie podatków. Skoro większe miasta od nas mogą pozwolić sobie na to, aby tych podatków nie podnosić, a nawet obniżać, to może my byśmy w końcu jednak chociaż raz pomyśleli o tym, żeby te podatki, ja nie mówię obniżyć, choć myślę, że to byłoby wskazane. Nie twierdzę, że my podnosimy dużo, ale de facto podnosimy. I uważam mimo wszystko i zwracam się tutaj do radnych koalicji, żebyśmy jednak zastanowili się, żeby może w tym roku utrzymać podatki na tym poziomie, co były w roku ubiegłym. Podczas tamtej sesji ówczesny burmistrz Zwoliński proponował podwyżki, jednak na ostatniej sesji zaproponował zachowanie podatków na niezmienionym poziomie. Tego samego zdania była radna Ewa Grabek. Wniosek brzmi w sposób następujący. W trosce o interes finansowy mieszkańców w związku z kryzysem, trudną sytuacją finansową wielu rodzin. Składam wniosek i mam nadzieję, że uzyskam poparcie ze strony obecnej koalicji rządzącej, a kiedyś opozycji, która przecież mówi, że nie zgadzała się nigdy na wysokie wzrosty. Skoro się nie zgadzaliście wtedy państwo na ten wysoki wzrost, to dzisiaj nawet moglibyście obniżyć te podatki, żeby wrócić do tej sytuacji, na którą się wtedy nie zgadzaliście, jeśli autentyczna jest wasza troska. Ja jestem również przeciwna podnoszeniu podatków. Jestem również za tym, aby zostały na tym poziomie, na którym były w 2012 roku. Koalicja do tej pory, muszę powiedzieć, wydaje lekką ręką pieniądze z budżetu miasta. Wydaliśmy nie tak dawno tutaj w pobliżu parku na łąkę 800 tysięcy złotych, działka została zakupiona. Wydaliśmy na budynek na rynku 450 tysięcy złotych, z którym pan burmistrz do tej pory nie wie, co zrobić. I czynsz pobierany jest 500 zł tylko miesięcznie. Szanowni mieszkańcy, kwestia obciążeń podatkowych jest jedną z trudniejszych decyzji każdego radnego i cieszy mnie ta dzisiejsza debata. Natomiast pamiętam też nasze zachowania z poprzedniej kadencji. Wydaje mi się, że powinniśmy pamiętać, powinniśmy wiedzieć, czym jest historia, powinniśmy wiedzieć, jak tej się historii uczyć, szanować historię i ją kontynuować i przekazywać potomnym. I dobrze, że dzisiejsza sesja się odbywa, bo tak szczerze mówiąc, przez chwilę jak
byłem na zapleczu, tylko mają wrażenie, jakbyśmy oglądali Monty Pythona i jakbym uczestniczył w niezłej tragikomedii, bo pewne głosy, już nie będę przytaczał poszczególnych radnych, co mówili w poprzedniej kadencji, co mówią dzisiaj i jak się zachowują. Ja powiem tylko tyle. Ja zagłosuję tak, jak w poprzedniej kadencji razem z opozycją głosowaliśmy, czyli zagłosuję przeciwko podwyższeniu tych podatków. Dziękuję. Wniosek radnego Zwolińskiego nie uzyskał poparcia radnych, zaś za samą uchwałą głosowało 12 radnych. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę, głosujemy. Dwunastu radnych jest za. Kto jest przeciw? Cztery osoby przeciw. Kto się wstrzymał? Cztery osoby się wstrzymało. Na sali jest obecnych 20 radnych. Arytmetyka się zgadza. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Na relację z trzeciej części obrad naszych przedstawicieli w Radzie Miasta zapraszamy do programu Raport. Spółdzielcze Mikołajki. Ta impreza na stale zagościła w kalendarzu lubartowskiej spółdzielni mieszkaniowej oraz przedszkola Kasper. W tym roku impreza odbędzie się 8 grudnia w sali widowiskowej przy ulicy Cichej 6. Impreza organizowana jest już po raz czwarty. Każdego roku sala widowiskowa pęka w szwach. Od samego początku zarówno dzieci, jak i rodzice chętnie spędzają czas na imprezie organizowanej przez zarząd spółdzielni i dyrekcję przedszkola. Co ciekawe, od samego początku mikołajkowy wieczór finansowany jest ze środków sponsorów. O której godzinie rusza impreza i dla kogo jest przeznaczona? Impreza rusza 8 grudnia o godzinie 14 i przeznaczona jest dla dzieci, które skończyły 2 latka. Co to oznacza, bo zawsze mamy potem problemy z tym, co to oznacza skończone 2 latka. Jeżeli dziecko jest już w 25 miesiącu życia, to oznacza, że to jest dziecko, które może uczestniczyć w naszej imprezie. Czyli 2 latka i więcej do 6 roku życia. Czyli jeżeli dziecko ma więcej niż 6 lat, to nie jest dla niego przeznaczona ta impreza. I to są te wymagania, to te dzieci będą mogły uczestniczyć w tym roku w naszych spółdzielczych mikołajkach. A jakie atrakcje czekają na dzieci w tym roku? Nie mogę zdradzić do końca, bo rozmawiałem z jednym świętym Mikołajem, rozmawiamy z drugim świętym Mikołajem. Będą oni w okolicach spółdzielni mieszkaniowej na pewno i na pewno cała impreza będzie pod tytułem Świąt Bożonarodzeniowych, będzie nawiązywała do tego, co jest przed świętami, do świętego Mikołaja, do jego ciężkiej pracy. I podejrzewam, że dzieci na pewno będą zadowolone z tego przedstawienia tegorocznego, bowiem inaczej niż w zeszłym roku nie będzie występów cyrkowych, a w tym roku planujemy inne atrakcje dla najmłodszych. A skąd pieniądze na tą imprezę? Pieniądze, tak jak zawsze, spółdzielcze mikołajki, które organizujemy, są pozyskiwane od sponsorów i impreza odbywa się już po raz czwarty i tak, zrobiłem sobie swój własny bilans i podsumowałem te wszystkie imprezy, że kosztowały one do tej pory prawie 100 tysięcy złotych. I co jest ważne w tym wszystkim, to, że te pieniążki nie są w żaden sposób, nie obciążają ani czynszów, ani czegokolwiek innego. To zarząd, to prezes zarządu, to Masiak, to pani dyrektor Skrzypczyńska maszerują do sponsorów i ci sponsorzy sypią sakwą chętnie na takie imprezy. Mało tego, w tym roku bardzo jest miła niespodzianka, bowiem jeden z banków sam przyszedł do nas, wskazał, że uczestniczył w poprzednich latach w sponsorowaniu tego i chciałby w tym roku również dołożyć się do tej imprezy, dlatego jest nam bardzo przyjemnie, że sponsorzy sami przychodzą do nas, sami zauważają, że jest dobra impreza i sami chcą te pieniążki wykładać. Natomiast to, co istotne, to, że organizujemy to zawsze charytatywnie i organizujemy to ze środków zewnętrznych. A od kiedy rodzice mogą się zgłaszać po bilety? Bilety będą wydawane od najbliższego poniedziałku i będą wydawane wyłącznie do 2 grudnia. Także 3 grudnia już w poniedziałek bilety nie będą wydawane. Do piątku należy przez najbliższe 14 dni zgłosić się do spółdzielni mieszkaniowej, odebrać te bilety i
zabezpieczyć, ponieważ często bywa tak, że rodzice zostawiają coś na ostatnią chwilę i będziemy postępowali identycznie jak w zeszłym roku. Nie będzie taryfy ulgowej. Nie będzie takiej sytuacji, że będziemy wyjątki robić i będziemy dodatkowo coś wydawać. My ostatni tydzień musimy zabezpieczyć jako czas na przygotowanie tej imprezy, zabezpieczenia zarówno dla rodziców serwisu kawowego, tego co zawsze jest co roku w spółdzielni mieszkaniowej, ale dla najmłodszych musimy zabezpieczyć również zarówno ilość siedzeń, które będą na sali widowiskowej, jak i drobne poczęstunki, którymi co roku raczymy również najmłodsze dzieci. A jaki warunek muszą spełnić dzieci? To jest najistotniejsze, bowiem po pierwsze, dziecko musi być zameldowane w spółdzielni mieszkaniowej. Po drugie, rodzice, którzy przyjdą, będą musieli potwierdzić ten meldunek w spółdzielni mieszkaniowej. Po trzecie, będzie takiej sytuacji, ponieważ będziemy również sprawdzali, czy osoba, która zjawia się w spółdzielni mieszkaniowej na tej imprezie po bilet, po wyjściówkę, nie posiada zaległości czynszowych. Czyli jeżeli ktoś posiada zaległości czynszowe, w imprezie tej nie będzie mógł wziąć udziału, bowiem to jest impreza dla tych wszystkich, to jest podziękowanie dla wszystkich, tych wszystkich członków spółdzielni mieszkaniowej, dla tych wszystkich dzieci, którzy wiedzą, na czym polega funkcjonowanie naszego wspólnego podmiotu i nie wywiązują się, może tak powiem, wywiązują się ze swoich obowiązków wobec spółdzielni mieszkaniowej, a my jako zarząd składamy te podziękowania właśnie w formie takiej imprezy dla ich dzieci za to, że po prostu cały rok współpracujemy, a pieniążki, jak zaznaczyłem, są pozyskiwane przez sponsorów. Czyli jeszcze raz, do spółdzielni mieszkaniowej powinny przyjść tylko i wyłącznie dzieci, które tutaj mieszkają, są zameldowane, a w mieszkaniu nie ma zobowiązań, jeżeli chodzi o długi. I uzyska wówczas taki mieszkaniec od nas bilet wstępu na tę imprezę. I jeszcze jedna uwaga, bo warto zawsze o tym na początku powiedzieć. Ten bilet należy trzymać, zachować, bowiem i przez całą imprezę również należy go mieć przy sobie, bowiem będziemy weryfikowali przy wpuszczaniu do spółdzielni mieszkaniowej te bilety, nasi pracownicy będą weryfikowali, a później, jeżeli wydarzy się, nie wiem, czy będzie w tym roku niespodzianka, czy nie będzie niespodzianki, natomiast jeżeli takowa niespodzianka będzie, to również później dziecko z tym bilecikiem będzie musiało się okazać, żeby wziąć udział w dodatkowych atrakcjach, jakie przewidujemy tego dnia w spółdzielni mieszkaniowej. Bilety wydawane będą wyłącznie do 2 grudnia. Jest to ważna informacja, szczególnie dla rodziców. Zarząd spółdzielni apeluje, by w przeciągu najbliższych 2 tygodni chętni odebrali wejściówki. Być może od 1 stycznia powstanie w telewizji kablowej spółdzielni mieszkaniowej nowy pakiet dla osób posiadających pakiet socjalny oraz mini. Zarząd planuje zwiększyć ofertę dla odbiorców sygnału TVK o kilkanaście programów. O tym, czy oferta zostanie uzupełniona o nowe programy, zdecydują sami mieszkańcy. Od poniedziałku pracownicy telewizji kablowej przeprowadzają ankietyzację wśród odbiorców najniższych pakietów. Na czym ma polegać nowy pakiet? Nowy pakiet to jest oferta przeznaczona przede wszystkim dla wszystkich tych, którzy do tej pory mieli pakiet i mają pakiet socjalny. W zeszłym roku spółdzielnia mieszkaniowa uruchomiła specjalny pakiet cyfrowy, w którym to pakiecie cyfrowym przedstawiliśmy ofertę dla tych wszystkich, którzy chcieliby mieć kilkadziesiąt kanałów w jakości HD o najwyższych parametrach. W tym roku po sygnałach, które do nas dotarły również oraz po tym, co się dzieje w całej Polsce, czyli po tym, jak poruszyły multipleksy, będziemy również, planujemy zmienić pakiet socjalny. I ten pakiet socjalny będzie uzupełniony o dodatkowe pakiety. Natomiast czy to zostanie zrealizowane, czy też nie, wszystko będzie zależało od tego, jak odpowiedzą nam mieszkańcy w ankietach. Ale zanim o ankietach, to może szczegółowo powiem, na czym to będzie polegało. Na tą chwilę w pakiecie socjalnym nadajemy 9 kanałów w sygnale analogowym. Planujemy uzupełnić te kanały o 9 nowych programów, o takie programy jak TVP Kultura, TVP Historia, Telewizja Trwam, co istotne, Religia TV, TVN7 i TV Tele5, Telewizja Silesia i Polsat 2. I te wszystkie programy, które przed chwilą wymieniłem, będziemy nadawali w pakiecie tym, który chcemy uruchomić od przyszłego roku. Dlaczego to robimy? Bowiem jest dostępne to w formie cyfrowej naziemnie, natomiast u nas będzie to dostępne w formie już przetworzone do odpowiednich odbiorników. I proszę zwrócić na jedną rzecz uwagę, że ta oferta naziemna, która od przyszłego roku będzie
proponowana dla mieszkańców Polski, ona jest taką, bym powiedział, wybiórczą ofertą, ponieważ nie znalazły się niektóre kanały w tej ofercie, między innymi tak jak Telewizja Trwam. U nas w spółdzielni mieszkaniowej, można powiedzieć, tworzymy taki spółdzielczy multiplex, to takie w cudzysłowie oczywiście stwierdzenie, porównanie do tych multiplexów, z tym, że nie ograniczamy nikomu możliwości oglądania tego, co by chciał. Czyli to, co mamy na multiplexie, będzie dostępne u nas, będzie dostępne w formie analogowej, nie trzeba kupować żadnych urządzeń, jeszcze raz podkreślam. My tutaj w spółdzielni mieszkaniowej to wszystko przetworzymy i dostarczymy do mieszkań. Natomiast niezależnie od tego, w tym również pakiecie, który będzie nowym pakietem, będzie można oglądać także programy w jakości cyfrowej. I w analogowej, i w cyfrowej. Czyli jeżeli któraś z osób starszych ma na przykład już nowoczesny telewizor, a na tą chwilę nie korzysta z tego pakietu cyfrowego, gdzie jest 89 kanałów, przepraszam, tam jest ponad 90 kanałów, tam jest prawie 100 kanałów, licząc razem z kanałem Plus. Jeżeli nie kupiła tego pakietu, bo nie stać jej, bo kilkadziesiąt złotych dla niej jest za dużo, to my ten pakiet również będziemy nadawali, ten, o którym przed chwilą powiedziałem, w jakości cyfrowej. Czyli będzie taka osoba mogła odbierać to w jakości cyfrowej. Oprócz tego, dla tych, którzy będą mieli te nowoczesne telewizory, uzupełniamy jeszcze ten program, te kanały, które powiedziałem, o kilka innych kanałów, które będą nadawane w tej jakości, takie jak SK TV, Polo TV, TV6, TV+, Polsat Sport News czy TVN7. Także wszystkie osoby, które będą zainteresowane, które mają do tej pory pakiet socjalny i mają również pakiet mini, od przyszłego roku będą te wszystkie osoby miały o wiele większą ilość kanałów, które będziemy do nich dostarczali. I uruchomiliśmy ankietę. W tej ankiecie przeprowadzamy kilka pytań. Zadajemy pytanie, ponieważ oczywiście musi się to łączyć ze wzrostem kosztów. I ta ankieta jest prowadzona już od tego tygodnia, od poniedziałku rozpoczęliśmy tę ankietę, bowiem dopiero jeżeli mieszkańcy sami odpowiedzą nam, że są zainteresowani taką ofertą, dopiero wtedy podejmiemy decyzję jako zarząd. A po co ankieta? Ankieta jest robiona po to, żeby właśnie zbadać rynek, ponieważ do tej pory ten pakiet socjalny kosztuje 7 zł. A w chwili, kiedy uzupełnimy te programy, on będzie musiał siłą rzeczy zdrożyć, bo będzie o wiele większa ilość kanałów. I pytamy, czy taki mieszkaniec jest w stanie dopłacić 2, 3 czy 4 zł do tego, co obecnie ma proponowane. No natomiast nie ma co ukrywać, że pakiet mini zmniejszy się cena, bowiem chcemy ustalić jedną cenę na poziomie około 10 zł. Ale zanim to zrobimy, chcemy wiedzieć, czy są na to gotowi i mieszkańcy, i te badania już prowadzimy od tygodnia i mamy już najświeższe wyniki tej ankiety z dnia dzisiejszego. 70% mieszkańców odpowiedziało, że jest zainteresowane takim właśnie uatrakcyjnieniem tego pakietu. A robimy to również dlatego, że dosyć dużo mieszkańców, nawet przed chwilą miałem rozmowę, jak wchodziliśmy tutaj do studia, z panią, która pytała się mnie, że ona ma nowoczesny telewizor, ale jej nie stać, żeby wyłożyć prawie 50 zł na pakiet cyfrowy, a ona by chciała oglądać to za mniejsze pieniądze. Więc właśnie dla tych, których nie stać, którym wystarczy ta ilość kanałów, które wymieniłem, czyli te, które były do tej pory w socjalu, uzupełnione o pozostałe, między innymi również o telewizję Trwam, jeżeli to im w zupełności wystarcza, to taka oferta dla tych uboższych mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej od 1 stycznia powinna obowiązywać. A skąd taka oferta? To jest dokładna analiza tego, co dzieje się na rynku. W województwie lubelskim nadają dwa multiplexy i one kierują swoją ofertę do mieszkańców. Nasi mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej odbierają sygnał z telewizji naszej spółdzielczej. I my chcemy odpowiedzieć na to, jakie wyzwania stawia również przez nami rynek. Dlaczego mieszkaniec spółdzielni mieszkaniowej ma nie odbierać innych sygnałów, które są dostarczone na ziemię? Uzupełniamy to po prostu tak, żeby ludzie mogli oglądać to wszystko, co jest dostępne, żeby jeszcze jedna rzecz, żeby nie musieli kupować anten, żeby nie musieli kupować dodatkowych przetworników, bowiem to, co dostarczymy ze spółdzielni mieszkaniowej, będzie już przez nas przetworzone. Mówię jeszcze po raz kolejny, bo mimo programu w zeszłym tygodniu pojawiły się dodatkowe pytania, pojawiło się niezrozumienie. Spółdzielnia mieszkaniowa po to zakupiła urządzenia w zeszłym roku do przetwarzania tego sygnału i cyfrowego, i analogowego,
żeby nikt u nas z naszych mieszkańców nie musiał żadnych urządzeń kupować. My przygotowujemy i odpowiadamy na to zapotrzebowanie, trzymamy rękę na pulsie i tak jak w zeszłym roku daliśmy prezent tym wszystkim, którzy chcieli odbierać sygnał w jakości cyfrowej, tak samo w tym roku dajemy prezent tym blisko 700 osobom, bo około 700 osób odbiera u nas sygnał w pakiecie socjalnym czy w pakiecie mini. Dla tych osób również dajemy nową propozycję. Nie stać was po prostu na te wyższe pakiety, nie jesteście zainteresowani, więc my to uzupełniamy, te pakiety, będziemy to nadawali i w analogu, i w sygnale cyfrowym, jeżeli was to interesuje, a wy nam odpowiedzcie na podstawowe pytanie, czy jesteście tym zainteresowani. Jeżeli będziecie, szanowni członkowie, tym zainteresowani, to my jako zarząd taką decyzję podejmiemy jeszcze w grudniu i przed świętami na pewno powiadomimy o tym, jak będzie wyglądał pakiet w przyszłym roku, ale wszystko zależy od tego, jakie wyniki będą ankiety, bo nie robimy nic bez konsultacji z mieszkańcami, nie postępujemy w ten sposób, że uszczęśliwiamy kogoś na siłę. Jeżeli większość odpowie się za tą reformą tych dwóch pakietów i stworzeniem tego pakietu, który będzie odpowiadał na te wszystkie zapotrzebowanie, to zrobimy. Jeżeli mieszkańcy powiedzą nie, nie będziemy nic robić na siłę, nie będziemy nikogo uszczęśliwiać. Będziemy robili to, na co mają życzenie te osoby, które mają te pakiety mini i socjalne. Także na pewno jak zakończy się ankieta, poinformujemy, jakie były jej wyniki oraz jakie decyzje zapadną jeszcze przed świętami. Od stycznia może ruszyć nowy pakiet w spółdzielni. Czy do tego dojdzie? O tym zdecydują sami mieszkańcy. W tym roku Narodowe Święto Niepodległości obchodzone było przez mieszkańców Lubartowa przez 3 dni. Uroczystości rozpoczęły się w piątek 9 listopada, zakończyły natomiast niedzielnego wieczoru koncertem w Bazylice Świętej Anny. Piątek 9 listopada złożono kwiaty na cmentarzu parafialnym na mogiłach poległych. O godzinie 18.30 w klasztorze Ojców Kapucynów rozpoczęła się wieczornica przygotowana przez uczniów gimnazjum nr 1 w Lubartowie. W sobotę również w klasztorze odbył się natomiast koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Kapeli Ludowej Lubartowiacy i Chóru Ziemi Lubartowskiej. Niedzielne obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie. Tuż po niej nastąpił uroczysty przemarsz do klasztoru Ojców Kapucynów, gdzie odbył się apel pamięci oraz złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową marszałka Józefa Piłsudskiego. Dla wszystkich, którzy Święto Niepodległości chcieli uczcić w nieco inny sposób, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej organizował miejską grę niepodległościową, dzięki której można było aktywnie spędzić czas, a przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej organizuje dla mieszkańców Lubartowa otwartą grę miejską o charakterze historycznym. A na czym konkretnie polega ta gra? Gra jest bardzo prosta. Każdy uczestnik lub grupa dostaje mapę. Na mapie zaznaczone jest 13 punktów. Oprócz tego jest jeszcze 7 punktów, które nie są zaznaczone na mapie, ale bardzo łatwo je rozpoznać. Trzeba odwiedzić jak największą liczbę punktów w jak najkrótszym czasie. Na każdym punkcie dostaje się naklejkę i te naklejki układają się później w pozaborową mapę Polski. Kto może wziąć udział w takiej zabawie? W grze może wziąć udział dosłownie każdy, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, żadnych ograniczeń płciowych, także zapraszamy wszystkich. Wszystkich. Jeszcze chciałam zapytać o nagrody, które można zdobyć. Mamy nagrody w 3 kategoriach, dla graczy indywidualnych, dla rodzin i dla grup. W każdej kategorii mamy przygotowane nagrody dla 3 najlepszych uczestników. Oprócz tego wyróżnienia, na przykład dla największej rodziny. Do nagród dołączamy różne gadżety i fanty, na przykład koszulki i kubki. Uczestnicy
znajdują się na mieście, ponieważ punkty są rozsiane po całym mieście, a nie ma kolejności punktów, można je zdobywać w dowolnej kolejności, dlatego uczestnicy gry są w terenie. Grę organizujemy w Lubartowie po raz pierwszy. Drużyna ZHR, męska drużyna ZHR działa w Lubartowie od roku w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prowadzą ją instruktorzy z Lublina, którzy też organizowali tę grę w zeszłych latach w Lublinie. W Lublinie po raz trzeci jest organizowana ta gra, w Zamościu również w tym roku po raz pierwszy. Lubartowianie w zabawie chętnie brali udział. Pogoda była jak na tę porę roku łaskawa, dlatego też nie brakowało zarówno graczy indywidualnych, jak i całych rodzin. Każdy gracz oprócz rozrywki liczył na wygraną. Mamy mapkę, zaznaczone punkty i musimy znaleźć ludzi, którzy tam są i dostaniemy naklejki od nich. Aha, a później przewidziane są nagrody z tego, co słyszałam. No tak, już widzieliśmy ciekawe nagrody, zobaczymy, czy nam się uda coś zdobyć. A czy jest jakaś nagroda ulubiona, upatrzona? No, mi się podobał taki worek bokserski dmuchany, a Bartkowi chyba nie widział, ale pewnie będzie się cieszył, jak coś dostanie. To rozumiem, że idziecie teraz walczyć o tą nagrodę, tak? Tak, teraz idziemy szukać i wszystkich naklejek i wszystkich osób. Mam nadzieję, że nam się uda. W takim razie życzę zwycięstwa. Do zabawy zgłosiły się dwie osoby. Rekordziście udało się pokonać trasę w ciągu 31 minut. Gdzie, Piotrze, idziemy najpierw, powiedz? Nie wiem. Jesteśmy tu. To idziemy może tutaj, co najpierw? Będzie najbliżej. O godzinie 19 w Bazylice Świętej Anny w Lubartowie odbył się natomiast koncert patriotyczny o Polskę właśnie. W repertuarze między innymi arie i pieśni operowe. Aria Hanny z opery Straszny Dwór Stanisława Moniuszki, Dumka Jadwigi z opery Moniuszki. Również zagrane zostaną mazurki Fryderyka Chopina jako tło do wierszy takich patriotyczno-niepodległościowych. Będą również duety i będą też pieśni patriotyczne. Postawiliśmy na ten repertuar operowo-klasyczny ze względu na to, że niezbyt często zdarza się to, żebyśmy mogli podziwiać takie utwory, więc w dniu dzisiejszym tutaj w kościele, w Bazylice Świętej Anny właśnie taki repertuar. Tuż przed koncertem nastąpił wpis do Księgi Pamiątkowej Pamięć i Zobowiązanie. Umieszczane są w niej nazwiska osób, które swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyniły się do rozwoju naszego miasta i rozsławiły jego imię. W tym roku taką osobą była Wanda Śliwina, literatka i działaczka społeczna, która mimo iż urodziła się w Bystrzycy, pokochała Lubartów. W tym roku obchodzimy 50. rocznicę jej śmierci. W koncercie, który rozpoczął się tuż potem, udział wzięli Sylwia Nowicka, Agnieszka Białek oraz Zbigniew Rymarczyk, artyści Teatru Wielkiego z Łodzi. Co dzisiaj zobaczymy w Lubartowie? Zobaczycie Państwo z pewnością tę trójkę ludzi, która uświetnia dzisiejsze cudowne rocznicowe święto repertuarem klasycznym, polskim repertuarem klasycznym. Jest to po prostu liryka wokalna polska, nie tylko wokalna, ponieważ nasz kochany Zbychu zagra troszkę Chopina. Mówię troszkę, żeby się publiczność nie przestraszyła, nie będzie tego dużo. Wszystko wokół polskiej muzyki klasycznej będzie się dzisiaj rozgrywało. Tak, mamy nadzieję, że z pewnym dowcipem i taką nutką pozytywnej myśli się to wszystko odbędzie. Na dłuższą relację z uroczystości zapraszamy już dziś do programu Raport. Już ponad miesiąc kierowcy poruszający się po Lubartowie mogą korzystać z ronda, które powstało na skrzyżowaniu ulicy Lubelskiej z ulicą Piaskową i Kolejową. Postanowiliśmy sprawdzić, czy nowe rozwiązanie spełnia oczekiwania naszych kierowców. Budowa obiektu rozpoczęła się w lipcu tego roku. Przed miesiącem zakończyły się prace, w efekcie których powstało rondo o zewnętrznej średnicy 30 metrów, jezdnią o szerokości 5 metrów i pierścieniem przejezdnym o szerokości 2 metrów. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że nowe rozwiązanie znacznie usprawniło ruch w naszym mieście i głównie z tego powodu kierowcy wyrażają zadowolenie. Tu zawsze był korek, nie można było ni z tej ulicy, ni z tej wyjechać. Tu dużo samochodów jeździ na Lublin i bardzo dobrze, że zrobili. Jadę dopiero drugi raz tędy, także trudno mi powiedzieć, no ale nieźle jest zrobione, moim zdaniem.
rozwiązało chyba problem tej korku, że tutaj bez przerwy wyjazdów z ulic. Po prawej stronie nie wiem, co za ulica, czy tutaj z kolejowej. Myślę, że dobrze zrobili. Jak najbardziej. Długo oczekiwany przez mieszkańców Lubartowa, także myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie komunikacyjne i nareszcie chyba na to czekaliśmy. Troszeczkę może przywąskie, ale już jest lepiej przynajmniej z wyjazdami niż tak jak kiedyś było, że po prostu trzeba było dużo czekać. Może być pewnie, aby było bezpiecznie. Udało nam się także porozmawiać z kierowcami, którzy na temat ronda mają właściwie mieszane uczucia. Rondo to jest potrzebne. Moje oczekiwanie jest takie, że jest szybsza przepustowość na skrzyżowaniu. A czy konkretnie to rondo spełnia Pana oczekiwania? Czy projekt jest dobry? To na środku za wysokie to stoi. Bardzo wspaniały pomysł, on to powinien być zrealizowany jakieś 10 lat temu. Także on rozwiązał tutaj bardzo rozwiązał tutaj ruch i w ogóle, bo tutaj były straszne korki, straszny tłok i wypadków było bardzo dużo, także to rondo to jest coś wspaniałego. Teraz tak zauważyłem, że przy wjeździe do miasta nie wiemy, w którą ulicę wjechać. Nie jest oznakowana ani kolejowa, nie jest oznakowana ani piaskowa, nie jest oznakowana, w którym kierunku się jedzie, na Białystok, na Parczew, na obwodnicę tędy. Tak, żeby to przy okazji to można by było po prostu oznakować te ulice, żeby kierowcy wiedzieli, gdzie mają skręcić, gdzie mają jechać, bo tak na razie to jest takie puste. Znaleźli się również tacy kierowcy, którzy uważają, że rondo jest zdecydowanie zbyt wąskie. Natomiast wyspa znajdująca się w jego centralnej części zbyt wysoka. Jeszcze nie jechałem przez to rondo, ale mnie się zdaje, że to jest za wysokie ten jest. No, nasyp, bo stąd samochodem osobowym jechać, wyjeżdżać to nie wiadomo jaki co. No do niczego to rondo jest. Dlaczego? No bo za wąskie. Do niczego. Projekt owszem i tu rondo jest potrzebne, konieczne, ale proszę Panią, to co jest wykonane, to dla moim zdaniem to jest za mały tutaj ten przepływ. Tu jest wąska. Strasznie duży jest ten klomp, duży ten klomp właśnie. Jest za wąsko, tak? Tak, no bo jak jadą samochody ciężarowe na przykład z przyczepem, a dowożą węgiel do Zelcu czy gdzieś, no to ja nie wiem jak oni tu się wyrobią. Za wysokie mi to wydaje się, ten środek. Czy Pani się podoba tutaj rondo? Nie. Dlaczego? Bo jest za wąsko. A ja wiem jak ja tu jestem Pani, raz na jakiś ten pół roku, to ja wiem do mnie. Zasłania ta góra. O, ta góra zasłania bardzo. Wydaje się jednak, że w kwestii samej wielkości ronda najwięcej do powiedzenia mogą mieć kierowcy autobusów, dlatego również ich zapytaliśmy o zdanie. Bardzo potrzebne. Szczególnie no, przy wyjeździe o 14-15, prawda, jak jest ten duży ruch, no i to wszystko goni od strony Lubyna, tutaj się praktycznie nie można włączyć. Także to rondo jest naprawdę no, fantastyczny pomysł. Podoba się, ale to nie dla takiego dużych samochodów. Dla małych tak. Jak się panu jeździ jako kierowca autobusu? No tyle, żeby się zmieścić tylko tam po krawężnikach, ale tak się wyrobiłem. A o to setro, tak, to ciężko się zrobić, naprawdę. No, ujdzie w tłoku, gorsze są, bywają. Jak widać, ile osób, tyle opinii. Istnieje jednak jeden niezaprzeczalny fakt, o którym kierowcy chcąc, nie chcąc pamiętać muszą. Od czasu wybudowania ronda nastąpiła zmiana organizacji ruchu w tym miejscu. Przed wybudowaniem ronda drogą z pierwszeństwem była ulica Lubelska, natomiast z podporządkowanych ulic było bardzo ciężko wyjechać. No w tym momencie sytuacja się poprawiła, mamy rondo. No i teraz, żeby przejechać przez to rondo prawidłowo, należałoby sobie ten przejazd podzielić na 3 etapy. Pierwszy etap to jest zasygnalizowanie innym kierowcom, w którą stronę chcemy jechać, czyli włączyć odpowiedni kierunkowskaz. I tak przykładowo, jadąc w prawo należy włączyć prawy, jadąc prosto nie włączamy żadnego kierunkowskazu, a jadąc w lewo lub zawracając włączamy lewy. Drugi etap to będzie wjazd na rondo, czyli należy ustąpić pierwszeństwa tym, co już są na tym rondzie. No i trzeci element to jest zjazd z ronda. I tutaj trzeba włączyć prawy kierunkowskaz zjazdowy, czyli poinformować innych kierowców, że zjeżdżamy z ronda. I to byłoby najlepiej. Apelujemy więc do kierowców, którzy jadąc ulicą Lubelską nadal uważają, że mają pierwszeństwo przejazdu. Częściej patrzcie w lewo. Późna jesień, oprócz spadających liści, niesie ze sobą także spadek temperatury, deszcze i mgły. Wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe, które ograniczają widoczność, mogą być przyczyną kolizji czy wypadków drogowych. Podczas mgły częściej dochodzi do różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń na drodze.
Podczas dużej i gęstej mgły samo zdjęcie nogi z gazu nie wystarczy. Ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Gdy widoczność jest prawie zerowa, trzeba możliwie jak najlepiej zaznaczyć swoją obecność na drodze. Bardzo ważne jest włączenie świateł dostosowanych do warunków panujących na drodze. Spytaliśmy kierownika Wydziału Egzaminowania w lubelskim WORD-zie, jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze podczas mgły. Na pewno jazda w warunkach zmniejszonej czystości powietrza jest utrudniona ze względu na tą widoczność, a to oznacza jakby dostosowanie sposobu jazdy do warunków, jakie panują, prawda? Czyli w tym przypadku, mówiąc o sposobie jazdy, to przede wszystkim myślę o prędkości, prawda? Że zdecydowanie tą prędkość zmniejszamy. W związku z tym, że mgła to jest takie zjawisko przejściowe, prawda? To czasami bywa, że podczas gęstej mgły, jeżeli ona faktycznie jest tak duża, co utrudnia nam jazdę bezpieczną, to warto nawet zatrzymać ten pojazd, przeczekać pół godziny czy nawet godzinę, wypić kawę i dopiero potem rozpocząć jazdę, kiedy ta mgła ustąpi. W kwestii zmniejszenia czystości powietrza bardzo szczegółowo mówi ustawa Prawa o ruchu drogowym. Myślę tutaj o artykule 30 ustawy, gdzie on określa, że kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Co to oznacza? Więc przede wszystkim ma zwiększyć uwagę, prawda? Zwiększyć uwagę. W czasie jazdy, i tu podają, o jakie tu warunki chodzi. A więc chodzi o takie warunki jak spowodowane mgłą, opadami atmosferycznymi. I tutaj, kiedy mówimy o opadach, to przede wszystkim myślimy o deszczu padającym, gradzie, mrzawce czy nawet śnieżycy. Jakie obowiązki nakłada ustawa na kierujących w związku z tym? I tutaj ta ustawa nakłada obowiązek używania określonych świateł, świateł zewnętrznych pojazdu. I ja może to zacytuję wręcz ten artykuł 30 ust. 1 punkt A, który mówi tak: kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie. Zwracam uwagę, że mowa jest o światłach mijania lub przeciwmgłowych, natomiast nic się nie wspomina o światłach drogowych. I dlaczego tak się dzieje? Otóż skuteczność świateł, w ogóle generalnie świateł, bo już moje zaczepiam w tą stronę techniczną w tym momencie, jest tym skuteczniejsza we mgle, im niżej świecą. Światła drogowe świecą i szeroko, i wysoko, prawda? A w związku z tym zupełnie są nieskuteczne w czasie takich warunków. Natomiast światła mijania, jeśli tylko pojazd jest w te światła wyposażony, no świecą niżej, prawda? Czyli świecą jakby pod mgłę. A tutaj zwrócę jeszcze uwagę, że światła z kolei przednie przeciwmgielne przeważnie są osadzone w dolnej części zderzaka, prawda? Czyli one świecą dość nisko, a przy tym ich skuteczność jest znacznie lepsza. Poza obszarem zabudowanym należy dawać sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania. To dotyczy kierujących pojazdami silnikowymi. Czyli po co to się dzieje? No, przede wszystkim po to, aby ostrzec stojących bądź jadących przed nami o próbie wyprzedzenia, więc jest to manewr wyjątkowo niebezpieczny i ja bym raczej nie polecał podejmowania takich manewrów w sytuacji, kiedy ta mgła jest dość duża. Droga hamowania we mgle też na pewno się znacznie wydłuża, chociażby z tego powodu, że mamy do czynienia z dużą wilgotnością, bo jak mówimy o zmniejszonej przejrzystości, to ja mówię nie tylko o mgle, a wiadomo, że często jest osadzona szać przy okazji. Mówimy też o śniegu też. To też jest zmniejszona przejrzystość powietrza, prawda? Więc to są te warunki, które jakby w sposób naturalny wydłużają drogę hamowania. A zakładając, że większość pojazdów poruszających się na drogach jeszcze nie posiada takiego urządzenia jak ABS, no to kierowca powinien też w takich warunkach umieć hamować. Myślę tu o hamowaniu pulsacyjnym, prawda? Osoba, która no, nie jeździła pojazdem z takim urządzeniem, no może mieć pewne problemy, bo dość łatwo można wejść w niekontrolowany poślizg. A w dalszej części informacji. Problem jąkania się. No nie dać sobie zapanować. Wyrok dla podpalaczy. Moje miasto, moja rodzina. Mamy rozstrzygnięcie konkursu. Turniej samorządowców. 14 już turniej drużyn samorządowych. 5 kolejka Lubartowskiej Ligi Koszykówki. Koniec jesiennej rundy dla lubartowskich piłkarzy.
Mimo iż Światowy Dzień Osób Jąkających się przypada na 22 października, problem ten istnieje każdego dnia. Z tego też powodu postanowiliśmy przybliżyć Państwu przyczyny, cechy charakterystyczne oraz formy leczenia tej wady wymowy, a także przedstawić sylwetkę osoby, która mimo iż od najmłodszych lat boryka się z tą przypadłością, jest najlepszym dowodem na to, że jąkanie się nie przeszkadza w życiu prywatnym ani zawodowym. Święto ustanowione zostało w lipcu 1998 roku z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Jąkających się. Jego głównym założeniem miało być zwrócenie uwagi społeczeństwa na skalę tego problemu. Symbolem święta jest wstążka w kolorze morskiej zieleni. Według danych statystycznych w Polsce jąka się około 400 tysięcy osób. W wieku młodszym 4 razy częściej są to chłopcy niż dziewczynki. W okresie dorosłym te proporcje jeszcze wzrastają na niekorzyść mężczyzn i wynoszą 10 do 1. Czym właściwie jest wada wymowy zwana jąkaniem? Jąkanie jest zaliczane do zaburzeń takiego zachowania i emocji mających swój początek w okresie dzieciństwa lub wieku młodzieńczym. I zaburzenie to uznawane jest jako znaczne upośledzenie płynności mówienia, którego objawami są albo powtarzanie, albo przeciąganie, albo wahanie, albo pauzy. Symptomom tym mogą również towarzyszyć takie ruchy twarzy, tak zwane współruchy lub innych części ciała. I tutaj należałoby jeszcze podkreślić, że są takie dwie podstawowe definicje jąkania, jeżeli patrzymy na to z punktu takiego naukowego. I to jest definicja profesora Tarkowskiego, który mówi, że jąkanie jest takim specyficznym zaburzeniem komunikacji interpersonalnej o charakterze mimowolnym, czyli niezależnym od woli samego mówcy, który choć tego chce, to nie może mówić płynnie. Natomiast druga definicja doktora Hęćka mówi, że jąkanie jest takim wynikiem dyskoordynacji ruchowej aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Charakteryzuje się to brakiem płynności mówienia w procesie właśnie komunikacyjnym między tą osobą jąkającą się, czyli nadawcą, a odbiorcą. W praktyce to jąkanie jest albo kloniczne, albo toniczne, albo kloniczno-toniczne, czyli toniczne to powtarzanie tak zwanych tonusów, czyli pierwszych głosek, na przykład Paweł poszedł do szkoły. Albo kloniczne, powtarza się wtedy sylaby bądź całe wyrazy typu pa, Paweł, po, poszedł do szkoły. Może też być takie jąkanie mieszanie, jąkanie tak zwane toniczno-kloniczne. Tak to mniej więcej wygląda. Przyczyny jąkania się mogą być różne, jednak jak zauważa nasz rozmówca, wiele z nich wynikać może z cech naszej osobowości. Jąkanie jest takim zaburzeniem o podłożu psychosomatycznym i przyczyny jąkania i objawy mogą być uwarunkowane przez takie specyficzne cechy osobowości, jak neurotyczność, lękliwość, nadwrażliwość. I te cechy osobowości właśnie sprzyjają powstaniu jąkania. Można powiedzieć, że wrażliwość jest swego rodzaju taką cechą, która dominuje u osób jąkających się. I trwają również badania nad tym, czy jąkanie może być dziedziczne. No wszystko na to wskazuje, że mogą pewne predyspozycje być gdzieś w rodzinie, które będą potem być może się powtarzały. Ale mówię, no to jest wszystko jeszcze w takiej formie badań. Pamiętać należy o tym, że ta wada wymowy nie jest oznaką zaburzeń rozwoju, bowiem cierpią na nią niejednokrotnie osoby bardziej inteligentne i wrażliwe od innych. Mimo to większość osób borykających się z tym problemem uważa to za pewnego rodzaju blokadę, która znacznie utrudnia życie. Nam udało się dotrzeć do osoby, która nie dość, że tę wadę zaakceptowała, to na każdym kroku udowadnia, że naprawdę można z nią żyć. Kiedy zdiagnozowano u Pana tą wadę wymowy? Ja myślę, że chyba diagnozy nie było. Sam się zorientowałem gdzieś w podstawówce. To znaczy, przy tym, że trochę byłem zdziwiony, ponieważ na początku, w pierwszych jakby latach klasy podstawowej, to nawet pani od polskiego brała mnie do czytania książek dla koleżanek, dla kolegów. Natomiast po jakimś czasie zorientowałem się, zaczynam mieć z tym właśnie kłopoty. Sądzę, że ten problem chyba wyłonił się jakby z wewnątrz. Ja myślę, że ta wada rodzi się w głowie chyba. Nie jestem logopedą ani foniatrą, ale moim zdaniem jej przyczyny są chyba wewnętrzne.
Czy ujawniała się głównie ta wada wymowy w sytuacjach stresowych? Niekoniecznie. Właśnie to było dziwne, że w sytuacjach nieoczekiwanych. Zupełnie bez jakiegoś, wydawało się, związku z okolicznościami. No, zdarzało się, że nagle wydawało mi się, że wszystko jest ok, i nagle blokada. Myślę, że to się jakby ciągnie i ciągnęło dalej, ale ja sądzę, że trzeba się nauczyć z tym żyć. Na dzisiaj nie mam z tym większego problemu. A jeżeli chodzi o akceptację społeczeństwa, jak pan był odbierany zarówno jeszcze w czasach młodzieńczych, prawda, przez uczniów ze swojej klasy czy ze szkoły, i jak pan jest odbierany właśnie w życiu już dorosłym? Proszę panią, to chyba nie mnie należy o to pytać, tylko otoczenie. No ja myślę, że ludzie to akceptują, chociaż jakby z pewną rezerwą, dlatego że no trzeba powiedzieć wyraźnie, że moja wada chyba nie jest duża. Ja tutaj jakby nie chciałbym występować w imieniu wszystkich tych, którzy mają tego typu wadę, bo być może, i jestem przekonany, że są tacy, którzy mają znacznie większą, ale jeśli mógłbym coś poradzić takim ludziom, to myślę, że oni powinni właśnie nauczyć się z tym żyć, że są rzeczy, które ważniejsze, trudniejsze, bardziej dolegliwe. Są ludzie, którzy są naprawdę nieszczęśliwi. Więc na tym tle taka wada, jaka mnie dotknęła, a w znacznie większym stopniu zapewne innych, no nie może być powodem do tego, żeby się wyłączać również z publicznego życia. Ja na przykład od strony technicznej mam problemy z niektórymi słowami. Na przykład nie lubię słów na literę P. Sam nie wiem dlaczego. Na szczęście te słowa, które mają pierwsze litery P, to są to przeważnie wulgaryzmy, ja ich nie używam. Na przykład częściej używam słowa na K, na przykład kocham. No te na szczęście jakby nie zaczynają się na literę P. Więc myślę, że każdy przypadek jest indywidualny. Radziłbym pójść w kierunku jakby pewnej stabilności wewnętrznej, to znaczy no nie dać sobie zapanować emocjami, no nie dać spowodować, że rządzą nami emocje. Wiem, że w moim przypadku jest to akurat sytuacja dość skomplikowana, ponieważ ja jestem człowiekiem takim impulsywnym w zachowaniach, w reagowaniu. Natomiast na szczęście wewnątrz mnie ten proces myślowy jest bardzo długi. Reakcja jest szybka, a proces myślowy jest bardzo długi. W związku z tym jakby moja metoda na uporanie się, na życie z tym problemem polega na tym, żeby się z nią oswoić. Na czym jednak polegają fachowe metody leczenia? Efekty terapii jąkania zależą w głównej mierze od właściwej strategii diagnostyczno-terapeutycznej. Istotne jest zatem zaplanowanie i zorganizowanie procesu terapeutycznego w taki sposób, aby odbywał się on kompleksowo i łączył ze sobą wszystkie niezbędne działania terapeutyczne. Specyfika pracy logopedy specjalizującego się w tej terapii jąkania wymaga wszechstronnego przygotowania zarówno w sferze logopedycznej, jak i też takiej psychoedukacyjnej. Dla wszystkich, którzy borykają się z tą przypadłością i mają z tego powodu kompleksy, mamy jednak pewną formę pocieszenia. Z jąkaniem zmagało się i nadal się zmaga wiele sławnych osób, między innymi Marilyn Monroe, Karol Darwin, Adam Michnik, Łukasz Golec, Janusz Korwin-Mikke czy Jurek Owsiak. A nawet jeśli nie jest się osobą znaną na arenie światowej, można sobie z tym poradzić. Ja na przykład no nie boję się wypowiedzi publicznych. Zdając sobie sprawę ze swojej wady, to uważam, że właśnie nie powinno się zablokować wewnątrz siebie. Powinno się dążyć do otwartości. Oczywiście potrzebna jest akceptacja otoczenia, stąd jest duża rola dla społeczeństwa. Społeczeństwo, mam nadzieję, że akceptuje tego typu rolę takich ludzi i moim zdaniem to powinno się zwiększać. I powinniśmy walczyć o większą dostępność dla życia publicznego dla ludzi, między innymi z tą wadą. 2 lata pozbawienia wolności dla Szymona K. i 1,5 roku dla Kamila B. To wyrok, jaki zapadł 13 listopada w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Dwaj mężczyźni skazani zostali za podpalenie posterunku policji w Kamionce. W nocy z 30 na 31 marca 2011 roku policjanci patrolujący okolice posterunku zauważyli, że z jego pomieszczeń wydobywa się dym. Straty oszacowane zostały na ponad 44 tysiące złotych. Sprawcy zdarzenia zostali zatrzymani już w kilka godzin po pożarze. 13 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Lubartowie wydał wyrok w sprawie dotyczącej Szymona K. i Kamila B. Szymon K. został skazany po
popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w nocy z 30 na 31 marca 2011 roku w Kamionce dokonał podpalenia poprzez wrzucenie przez okno do budynku Urzędu Gminy posterunku policji w Kamionce tego budynku wraz z wyposażeniem, co spowodowało szkodę na 44 727 zł 39 groszy na szkodę Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. I za to przestępstwo Szymon K. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności. Kamil B. został skazany za to, że w nocy z 30 na 31 marca 2011 roku w Kamionce pomógł Szymonowi K. w dokonaniu tego przestępstwa, czyli spowodowania pożaru, w ten sposób, że przyniósł jedną z butelek z zawartością asofalnej cieczy w pobliżu posterunku policji w Kamionce, którą potem razem z Szymonem K. Szymon K. użył do podpalenia budynku, wskutek czego doszło do uszkodzeń na łączną kwotę 44 727 zł 39 groszy na szkodę Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. I Kamil B. za to przestępstwo został skazany na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto sąd zaliczył na poczet tych kar okresy tymczasowego aresztowania wobec oskarżonych. Orzekł o pozostawieniu powództwa cywilnego wniesionego przez Skarb Państwa bez rozpoznania i zasądził od oskarżonych koszty procesu. Wyrok nie jest prawomocny. W dniu 9 listopada w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Mickiewicza w Lubartowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Moje Miasto, Moja Rodzina. Było, minęło. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych naszego miasta. 9 listopada w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej mamy rozstrzygnięcie konkursu literackiego Moje Miasto, Moja Rodzina, było, minęło. Ten konkurs już robimy po raz siódmy. On jest przeznaczony dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych całego miasta. Wszędzie zostały wysłane regulaminy. Mamy uczestników tylko ze szkoły podstawowej nr 3 i nr 4. No, jedynka jakoś nie wyraziła zainteresowania tym konkursem. Wpłynęło ponad 50 prac na ten konkurs. Tutaj ze szkołą podstawową nr 3 miałam o tyle dobrze, że jeszcze wcześniej przygotowałam takie lekcje o tematyce regionalnej, bo jeżeli mówimy moje miasto, moja rodzina, więc troszeczkę o historii miasta Lubartowa, kiedy Lubartów powstał, jaki jest hymn, godło, o jak się Lubartów zmienia. Posiłkowałam się fotografiami, które właśnie rejestrowały, jak wyglądał Lubartów w latach 70. 80., jak wygląda obecnie. Dzieci starały się zauważyć różnice. I dzieci właśnie po zapoznaniu z historią miasta miały zapoznać się z historią swoich rodzin. Miały porozmawiać z babciami, z prababciami i znaleźć jakąś starą fotografię i opisać ją, no, komentarzem jakimś opatrzeć, albo opisać opowieść o tej osobie, kogo fotografia przedstawia, skąd ta osoba pochodzi, gdzie mieszkała, czym się zajmowała. Konkurs polegał na dotarciu do przyszłości swojej rodziny. Uczniowie mieli za zadanie odnaleźć jak najstarsze fotografie rodzinne i opisać je. Do biblioteki wpłynęło 50 prac ze szkół podstawowych nr 3 i nr 4. Komisja przyznała 3 równorzędne nagrody, a otrzymali je Piotr Zbiciak z klasy 3 B Szkoły Podstawowej nr 3, Oliwia Krupa z klasy 3 A Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Patrycja Mysiak z klasy 3 E Szkoły Podstawowej nr 3. Wystawę prac można oglądać do 15 grudnia w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie. W sobotę, 10 listopada, odbył się turniej samorządowców zorganizowany przez Zespół Szkół nr 2 oraz Uczniowski Klub Sportowy TOP, działający przy szkole na zlecenie Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Impreza, która odbyła się dzień przed Świętem Niepodległości, była doskonałą okazją do integracji samorządowców. W zawodach wzięło udział 6 drużyn. O szczegółach mówi dla nas Zbigniew Sajda, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie. W sobotę 10 listopada odbył się w hali Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie przy ulicy Chopina 14 już turniej drużyn samorządowych w halową piłkę nożną. Drużyn samorządowych, więc w składach tych drużyn byli pracownicy
gmin, urzędów gmin, urzędu miasta, starostwa, ale również pracownicy instytucji podległych tym samorządom, na przykład sołtysi, na przykład nauczyciele i inni pracownicy, którzy pracują w tego typu jednostkach. Turniej odbył się w naszej hali już po raz kolejny, jesteśmy gospodarzami tego turnieju. Na tegoroczną edycję zgłosiło się 6 drużyn. Były to urzędy gminy z Niedźwiady, Ostrówka, Zmichowa, Kamionki, Urząd Miasta Rubartów i drużyna starostwa powiatowego występująca w roli gospodarza. Drużyny zostały rozlosowane do 2 grup. W grupach grały każdy z każdym. Mecze były bardzo zacięte, często dochodziło do rzutów karnych, do remisów. I w końcu wyłoniliśmy najlepsze drużyny w poszczególnych grupach. Drużyny zagrały na krzyż, tak zwane półfinały, następnie zwycięzcy zagrali o miejsce trzecie, a drużyny, które te półfinały przegrały, o miejsce pierwsze. Zwycięską drużyną okazała się drużyna Urzędu Gminy w Ostrówku. Mecz finałowy był bardzo emocjonujący, ponieważ w planowanym czasie gry mecz zakończył się wynikiem 0-0. Musieliśmy rozegrać rzuty karne. W rzutach karnych po 3 kolejkach również nie było rozstrzygnięcia i właściwie wszyscy zawodnicy z każdej z 2 drużyn oddali strzały i baliśmy się, że będą musieli powtarzać po raz kolejny rzuty karne, ale w końcu udało się. Wynik 4-3 dla Urzędu Gminy z Ostrówka, który w finale pokonał drużynę Urzędu Gminy w Michowie. Królem strzelców został Marcin Kowalski, nauczyciel z Rudna, który reprezentował Urząd Gminy Michów z dorobkiem 6 bramek. Został tym królem strzelców. Uczestnicy mieli zapewnione napoje chłodzące, kawkę, herbatkę, posiłek regeneracyjny, który zapewnili organizatorzy. No i przede wszystkim świetne warunki do gry, ładne duże boisko, szatnie, profesjonalną obsługę sędziowską. Sędzią głównym był pan Mieczysław Kwiatkowski, któremu serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji turnieju. Z ramienia starostwa powiatowego pomagał mi w organizacji turnieju pan Witold Białek, pracownik Wydziału Kultury, Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa. Wręczenia nagród oraz podsumowania turnieju dokonał wicestarosta lubartowski, pan Jacek Zalewski. Chciałam zapytać o atmosferę, jaka towarzyszyła temu turniejowi. Atmosfera, no tak jak na zawodach sportowych, prawda? Chociaż niektórzy już być może najlepsze swoje czasy mieli za sobą, niektórzy zawodnicy, ale naprawdę duch walki był wielki. Kibicowaliśmy sobie nawzajem, drużyny, które akurat czekały na swoją kolej, dopingowały swoich kolegów samorządowców z innych drużyn. Wydaje mi się, że ten weekend był takim weekendem, kiedy wszyscy świętowaliśmy i takim wspaniałym sposobem na podsumowanie Święta Niepodległości, na świętowanie było właśnie takie świętowanie na sportowo, które zaprezentowali pracownicy drużyn samorządowych z naszego powiatu. Czyli pan osobiście z przebiegu turnieju jest zadowolony? Jestem zadowolony oczywiście z powodu tego wspaniałego ducha walki przede wszystkim, a z drugiej strony, że obyło się bez kontuzji, bez niepotrzebnych jakichś incydentów, tak, wszystko było w porządku, w miłej sportowej atmosferze, wszyscy uczestnicy znają się ze sobą, także naprawdę była to jeszcze jedna okazja do wspaniałej integracji samorządowców z terenu całego powiatu. W meczu kolejki w lubartowskiej lidze koszykówki Chopin pokonał drużynę Alvernii 64-55. Mecz Chopin-Alvernia miał 2 oblicza. Pierwszą połowę wygrała drużyna Alvernii, wygrywając w niej nawet 15 punktami. W trzeciej i czwartej kwarcie zawodnicy Chopina pokazali lepszą grę i zwyciężyli. W innych meczach pierwszej ligi Dukla 2 punktami pokonała Skurcztym 50-48, Partizan wysoko pokonał Oknoplast 69-44. W drugiej lidze Centrochem 62-22 pokonał zespół szkół nr 2, RCZ Team pokonał Destroyers 54-48, Celtic rozgromił April 86-36. Na skrót z piątej kolejki pierwszej ligi, lubartowskiej ligi koszykówki Alvernia, zapraszamy do dalszej części programu. Zakończyli rundę jesienną lubartowscy piłkarze. W ostatnim meczu Lewart uległ na wyjeździe Huczwie Tyszowce 1-2, natomiast Pogoń 07 Perła w Rokitnie zremisowała 1-1 z Granitem Bychawa. Piłkarze Lewartu uplasowali się na 5. miejscu z dorobkiem 25 punktów w 4. lubelskiej lidze piłkarskiej. Mają 14 punktów straty do lidera zamojskiego Hetmana. Bilans bramkowy biało-niebieskich to 22 zdobyte bramki, 18 straconych. Zanotowali 8 zwycięstw, 1 remis i 6 porażek. Oceniając drużynę Grzegorza Białka, można śmiało powiedzieć, że runda jesienna mimo problemów kadrowych
rozegrana została bardzo dobrze, o czym świadczy miejsce w tabeli. Inny scenariusz rundy jesiennej na pewno wyobrażali sobie kibice Pogoni 07 Perły Lubartów Rokitno. Po fuzji dwóch ekip można było spodziewać się silnej drużyny i walkę o górną część tabeli. Niestety rzeczywistość po pierwszej rundzie Ligi Okręgowej jest nieco inna, mniej kolorowa. Pogoń 07 Perła po 15 kolejkach zajmuje 14 miejsce z 14 punktami, znajdując się w strefie spadkowej Lubelskiej Ligi Okręgowej. Bilans podopiecznych Przemysława Aftyki to 3 zwycięstwa, 5 remisów i 6 porażek. Miejmy nadzieję, że okres przygotowawczy do rundy wiosennej piłkarze Pogoni 07 Perły owocnie przepracują na treningach, co przełoży się na grę i zgoła odmienny scenariusz niż w rundzie jesiennej. A w informacjach to już wszystko. Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą redakcją poprzez adres redakcja@kanales.pl, a także pod numerem telefonu 81 463 99 70. Oglądać nas można także na stronie internetowej www.kanales.pl. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Wyszło ciekawie, a na pewno inaczej. Tymi słowami wicedyrektor zespołu szkół nr 2 w Lubartowie Zbigniew Sajda podsumował program artystyczny, jaki przedstawili uczniowie z okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polaków niepodległości. Ta odmiana wynika z faktu, iż młodzież oprócz piosenek lirycznych zaprezentowała także kilka utworów o charakterze rockowym. To nie byli obcy, nieznani nam ludzie, choć nie na wszystkich grobach zapisane są ich nazwiska. Nie potrafili żyć dłużej z powrozem na szyi, jak niewolnicy. Spróbuj zatrzymać czas, przypomnieć sobie jeszcze raz jej oczy pełne łez, ostatnią noc rozpaloną dniem. Młodzież w słowach mówionych i śpiewanych opowiadała o tym, jak trudne były drogi Polaków do wolności. Program artystyczny rozpoczął się prezentacją multimedialną, która pokazała dramatyczne i heroiczne momenty historii Polski aż do czasów współczesnych. Kolejnym punktem programu były liryczne utwory, których motywem przewodnim była wolność i bohaterstwo. W odróżnieniu od innych programów artystycznych, uczniowie z zespołu szkół nr 2 zaprezentowali także mocniejsze akcenty muzyczne, których celem było przedstawienie gwałtownego charakteru naszej historii. Listopada jest jedną z tych dat. To dzień odzyskania niepodległości, po całym wieku upodlenia, niewolnictwa pod rządami obcych mocarstw. W 1918 roku, 11 listopada, Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Czy widzisz te bluzy na szczycie? Tam wróg twój się ukrył jak szczur. Musicie, musicie, musicie za każdą ci strącić go smur. W piątek 9 listopada w murach szkoły podstawowej nr 3 odbyła się akademia poświęcona odzyskaniu niepodległości. Laureaci drugiego miejskiego konkursu pieśni patriotycznej Ma ojczyzna jest mi bliska kolejno wykonywali najpopularniejsze pieśni patriotyczne. Wszystkich zebranych powitał dyrektor szkoły podstawowej nr 3 Marian Bober. Wśród przybyłych gości znalazł się także burmistrz miasta Janusz Bodziacki. Dzieci i młodzież zaprezentowały nam najpopularniejsze pieśni patriotyczne, między innymi. Przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko. Stukają, pukają, pójść panienko, stukają, pukają, pójść panienko. Rozkwitały pąki białych róż, wróć jasienku, zdejmuj ręki mórz, wróć pocałuj jak z dawnych lat, dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Wśród piosenek, które zaprezentowali uczniowie, mogliśmy usłyszeć także utwór Jacka Kaczmarskiego pod tytułem Mury. Wyrwij murom zęby grat, zerwij kajdan. Runą, runą, runą.
pogrzebią stary świat. Oprócz przygotowań wokalnych, dzieciaki odpowiednio dobrały stroje i rekwizyty ściśle związane z tematyką Akademii. Wszyscy zebrani zostali zaproszeni do wspólnego śpiewania, a nagrodzeni otrzymali specjalnie na tę okazję przygotowane nagrody. Więcej w programie Raport. Gimnazjum nr 1 w Lubartowie otrzymało złoty medal opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Uroczystość przyznania tego wyróżnienia odbyła się w piątek 9 listopada. Na wniosek koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej były wiedzi pod tytułem z Lubartowa. Ja jako prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych w Lublinie przygotowałem wniosek, mocą którego mógł być nadany medal opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Medal ten jest trzystopniowy, brązowy, srebrny i złoty. Ponieważ uzasadnienie tego wniosku było tak mocne, bo szkoła, młodzież szkolna, łącznie z gronem pedagogicznym, działają społecznie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej, bo nas to interesuje. Miejsca pamięci narodowej zapomniane być nie mogą, musimy o nich pamiętać. Dlatego my, kombatanci, kontaktujemy się ze szkołami i usiłujemy doprowadzić do tego, ażeby szkoły w jak największej ilości, a więc no nawet wszystkie szkoły, chcielibyśmy, żeby wszystkie szkoły opiekowały się miejscami pamięci narodowej. Za miejsca pamięci narodowej uważa się obiekty, które upamiętniają postaci lub wydarzenia znaczące dla narodu i państwa polskiego. Najczęściej są to cmentarze, pojedyncze groby, pomniki czy tablice pamiątkowe. Medal opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej ustanowiony został w 1976 roku uchwałą Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w celu wyróżnienia tych, którzy takie miejsca upamiętniają. 9 listopada takie wyróżnienie otrzymało Lubartowskie Gimnazjum nr 1. Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa nadaje Gimnazjum nr 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Lubartowie złoty medal opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę nad miejscami walki i męczeństwa. Podpisał przewodniczący Rady Krajowej profesor Władysław Bartoszewski. Warszawa dnia 9 maja 2012 roku. Bardzo proszę pana dyrektora o odebranie aktu nadania odznaczenia. W czasie walk, w czasie wojny, to zginął nie z własnej woli. Wykonywał rozkaz. Żołnierz ginął wykonując rozkaz. I z tej racji my, kombatanci, chcemy, żeby wszystkie miejsca pamięci narodowej, żeby o nich pamiętano. Te szkoły, no, dlatego myśmy się skontaktowali ze szkołami. Szkoły mają tą możliwość, tą okazję. Zresztą po co? To jest znowu po linii wychowawczej. Jeżeli my wszczepimy ten patriotyzm od młodego, to i później dorosły człowiek również będzie patriotą danego narodu. No, w naszym przypadku dobrym będzie Polakiem. Zdaniem prezesa Górnickiego mało jest szkół, które pozostają obojętne na miejsca pamięci narodowej. Dlatego też wniosków o przyznanie złotego medalu na terenie województwa lubelskiego były setki. Ja, jak powiedział prezes, wystąpiłem z wnioskiem o przyznanie tego medalu z uwagi na to, że dyrektor Zbiciak Gimnazjum nr 1 w Lubartowie
mają znaczne osiągnięcia w tej materii. Upamiętniają mogiły, groby, ponadto posiadają tablice żołnierzy, którzy walczyli w czasie okupacji, a zginęli. Dlatego też uważałem, że wniosek taki ma uzasadnienie, no i dokonałem to, co dzisiaj będziemy mieli okazję zobaczyć jako sukces. Będzie wręczenie medalu dla szkoły Gimnazjum nr 1 Lubartowej.